Witam was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Ryoko i dzisiaj kolejna rzecz item shopu będzie kupowana. Jest to mianowicie, już idziemy na tą przedostatnią stronę w pakietach. Jest to złoty żeton, więc on kosztuje 95 cashu. Czy warto się opłacać? Powiem wam, że nie, ale ja sobie go kupię. Jeżeli komuś jest na gwałt potrzebny, no to wtedy no tylko item shop. Tego, tym nie można w ogóle handlować, jeżeli chodzi o graczy. Weźmiemy sobie to. Ja ich mam 395. Te żetony, jak już wcześniej mówiłem. A nie, to kliknąłem. Jak wcześniej mówiłem, można wydropić sobie tutaj felcetce. Nie tylko na zamiedziany żeton. O, tu można nawet dwa. No ale to dalej jest zamiedziany żeton. Tutaj chyba też można, nie, za złoty żeton, złotego żeton nie dropniemy. Ale tutaj możemy na przykład za trofeum bitewne, które leci z graczy podczas bitwy. Jeżeli ich zabijemy, czasem może wylecieć trofeum bitewne. Ciemny kamień księżycowy, tutaj bardziej mikstury lecą. Tu za słaby kamień lecą właśnie farby. No i złoty klucz można sobie tutaj... Szukamy złotych żetonów, gdzie jeszcze mogą być. O, za krwawy kamień księżycowy, czyli ten czerwony tutaj, o, taki. Też można go dostać. Gdzie jeszcze? Tutaj jest miedziany żeton. No i w kilku miejscach można... ten żeton sobie zdobyć, ale my dzisiaj przelosujemy 5 takich żetonów, wykorzystam, kupiłem jeden, wykorzystamy te 5. Tylko która strona, wydaje mi się, że bardziej ta pierwsza mi najbardziej odpowiada, bo ja chcę te rulony szczęścia, one mi chyba polecą bardzo szybko, chyba nawet 5 dostanę, tak obstawiam, bo zazwyczaj leci ta dolna pula. Zawsze można też starać się o tą najwyższą, ale sobie przerolujemy 5 żetonów, więc bierzemy się do dzieła. Co nam wyleci? Rulon szczęścia. No, mówiłem, mamy już jeden. Mamy drugi. Trzeci. O, i rulon doświadczenia na expa. On działa przez 10 minut. W życiu zdobyte doświadczenie wzrośnie przez 10 minut półtorej raza, tak? Czyli szansa 1,5. No a rulon szczęścia, on to wiadomo, też na 10 minut podwaja zdobycz z potworów. To jest akurat mi najbardziej potrzebne, no bo no nie potrzebuję już rulonów expa, tych doświadczenia, może że na innej postaci. Ale mamy jeszcze jeden rulon do przelosowania. I rulon szczęścia. 4 rulony szczęścia nam się trafiły. To akurat mi jest potrzebne, więc tyle dobrego. Jak widzicie, jeżdżę sobie na dziobaku. Fajny wierzchowiec. Fajnie wygląda. Nawet szybki. Ranna godzina, no może jeszcze nie ma dużo graczy. Ale widać, że ktoś tutaj sobie biega. O, butle prędkości ataku 50%. Za 250 milionów, to i tak bardzo taniutko. Teraz w weekend są dwa eventy, w sobotę będzie exp dla zwierząt 200%, więc ja sobie też coś tam pewnie pobiegam ze zwierzątkami. Mam jeszcze 3 platynowe pigułki, które dałem 100% expa więcej. No a później będzie osadzanie kamieni, czyli właśnie jak widzicie, na moich itemach są te kargi. Jest na przykład jakiś tam koral chaosu, czarny onyx, to jest właśnie to. To będzie 200% szans, że ten kamień wejdzie w zbroję. O kurde, zablokowałem się o lampę chyba. Tutaj naprawdę troszkę osób gra. Zaniesiemy sobie ten rulon może do magazynu. A jeszcze taka ciekawostka, jeżeli zaczynacie gierkę i macie na przykład 4 postacie,
i macie jeden magazyn, to jest magazyn wspólny, czyli możecie przełożyć na tej postaci jakąś rzecz do magazynu, a na następnej po prostu to odebrać, więc to jest takie bezpieczne przekładanie sobie itemów z postaci na postać. Wiadomo, nie wszystko się też da, niektóre rzeczy mają to zablokowane. Ale jak widzicie, ktoś sobie tutaj biega. Ktoś się wylogował przed chwilą. O, mówię, jest godzina 9:19, więc tutaj jeszcze nie będzie dużo graczy. Dopiero wieczorami ta gra nabiera takiego rozpędu. Po godzinie 17 bardziej. 16:17 już ktoś wtedy sobie tutaj biega. Chodzą ekspić. No wiadomo, tutaj ludzie starsi przeważnie grają, którzy grają już bardzo długo, mają wyekspione kilka postaci. I sobie tak pykamy tutaj. Więc fajna komunikacja. No wiadomo, czasem się zdarzą zgrzyty jakieś na czacie między dwoma gildiami, które się nie lubią, które walczą o grody. No i tak to tutaj życie mija. A ja się z wami żegnam, dziękuję za to, że jesteście ze mną. Przepraszam, że we wtorek nie było tego odcinka, tylko jest właśnie nagrywany w piątek, ale no brak czasu. Dzisiaj też będę z pokoju wszystko wynosił, bo będę malował ściany. Będzie tutaj wszystko odświeżone i mam nadzieję, że światło też będzie troszkę inaczej padać. Te odcinki będą o wiele jaśniejsze, jeżeli chodzi o kamerkę i pomieszczenie. No i przede wszystkim wygląd wizualny też będzie inny. Więc ja się z wami żegnam, zapraszam was na mojego Discorda, Instagrama oraz Twitcha, na którym streamuję. Dzisiaj wlatuje kolejny stream z Hearthstone'a. Za jakieś może 2-3 godzinki. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.